Sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj na gorąco jest z nami Paweł Rakowski. Witam cię serdecznie, Pawle. Witam państwa. Paweł, gorąca noc za nami. Połączone siły pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale przy współpracy z Bahrajmem, Australią, Kanadą, zaatakowały wczoraj cele jemeńskich Houthi. Paweł, co wiemy na ten temat? Co osiągnęli Amerykanie? Jaka jest odpowiedź samych Houthi, ale także strony, które ich wspierają? Bo wiem, że już głos w tej sprawie zabrała zarówno Rosja, jak i Iran. No tak, wczoraj w nocy doszło do ataków na 60 celów w 16 miejscach w Jemenie, między innymi na port i lotnisko w Hodeida, na okolice miasta Sana, na matecznik Houthi Saad. Bombardowano głównie obiekty, które mają związek z infrastrukturą wojenną, to znaczy fabryki, jak i też magazyny broni, dronów i tak dalej, i tak dalej. Wedle oficjalnego komunikatu zginęło 5 osób, 6 zostało rannych. Tutaj istotne jest to, że koalicja tak jakby zrealizowała te zapowiedzi, te groźby Joe Bidena, które były już od dłuższego czasu, że jeżeli sytuacja na Morzu Czerwonym będzie dalej taka, jaka jest, a przypomnę, że od 19 listopada przeprowadzono, rebelianci Houthi przeprowadzili 27 ataków na okręty i należące do różnych korporacji, ale które zdaniem rebeliantów Houthi były w jakiś tam sposób kapitałowo czy też biznesowo powiązane z Izraelem. Istotne moim zdaniem jest to, że doszło do takiej odpowiedzi, że w tej odpowiedzi niejako partycypowały kraje arabskie, to znaczy co prawda wczorajsze te nocne ataki były zarówno z morza, z podmorza, jak i też z powietrza, ale samoloty, które wykonywały tę operację, leciały z Kataru, leciały z Dubaju, wykorzystywały saudyjską przestrzeń powietrzną, czyli no niejako tutaj mamy te kraje najbardziej zainteresowane i najbardziej wstrzemięźliwe względem rebeliantów Houthi w związku z bardzo traumatycznym doświadczeniem, jakie te kraje przeżyły. Przypomnę, że chociażby w 2019 roku Houthi byli oskarżani o sensacyjne atak na Saudi Aramco na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, jak i też w 2022 rebelianci Houthi byli posądzani o tajemnicze ataki na miasto Dubaj i miasto Abu Dhabi. Tak więc tutaj moim zdaniem istotne jest to, że do tego doszło, że była pokazana jakaś reakcja, stanowcza reakcja koalicji, jak i też krajów, które są bezpośrednio zainteresowane tym, żeby ten problem rozwiązać. Problem, który jest bardzo, ale to bardzo poważny, nie tylko ze względów tego, że korporacje, jak i też jakiś światowy ład jest zaburzany przez rebeliantów, ale też przede wszystkim chodzi o to, że w związku chociażby z sytuacją na Ukrainie, czy też konfliktu z Rosją, pomiędzy Zachodem i Rosją, no Cina Bab al-Mandab i kanał Suezki zyskuje o wiele ważniejsze znaczenie niż do tej pory, mianowicie to przez te cieśniny przepływają surowce płynące między innymi do Europy. Tak więc sytuacja wymagała jakiejś reakcji, ta reakcja nastąpiła. Zdaniem obserwatorów wiemy, że raczej to nie uspokoi rebeliantów Houthi, już są gromkie zapowiedzi tego, że dojdzie do jakiegoś odwetu. Tutaj zdaniem obserwatorów celem mogą być amerykańskie bazy, czy to w Zatoce Perskiej, czy to też w Djibouti. Z tym się Amerykanie bardzo, bardzo poważnie liczą, że do takich prób dojdzie. No i też oczywiście w ramach franczyzny trzeba patrzeć na to, co się dzieje w Iraku, w związku chociażby z tym, że tam już proirańskie milicje zapowiedziały zwiększenie nacisku i zwiększenie presji na amerykańskie kontyngenty. Tak więc w chwili obecnej mamy taką sytuację, że rebelianci Houthi no, dostali pstryczek,
chociaż pojawiają się też komentarze, że generalnie w samym Jemenie to nie ma za bardzo czego bombardować, chociażby w związku z tym, że Arabia Saudyjska wszystko, co mogła już tam, wszystko, co było do zbombardowania, już tam zbombardowała w trakcie 8-letniej kampanii, w nieudanej kampanii. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że te nocne ataki były jedne z pierwszych, które być może będą sukcesywnie powtarzane wraz z rozwojem sytuacji, która raczej będzie się rozwijała. Z tego chociażby względu, że tutaj Jemenczycy, albo raczej Irańczycy, bardzo niewielkim kosztem za pośrednictwem Jemenu, no, osiągają wielkie zyski i wielkie zyski polityczne. Te zyski polityczne oczywiście Teheran przekłada na przede wszystkim swoją pozycję negocjacyjną. Niemniej trzeba też wziąć pod uwagę to, że stan mentalny rebeliantów Huti jest dość mocno zadrażniony, a w tej części świata często konflikty trzeba rozpatrywać nie w terminie 4 czy 5-letniej kadencji, czy też najbliższych emocji, ale przede wszystkim bardzo, ale to bardzo długofalowo. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że od początku wojny w Gazie, ponieważ ta nocna operacja koalicji była niejako powiązana z tym, co się dzieje w Strefie Gazy, jak i też na odcinku frontu arabsko-izraelskiego, to pierwotnie Abdelmalik al-Houthi zapowiadał, że nie ta organizacja nie będzie częścią tego konfliktu, tych działań wojennych. Lider Hutik zapowiadał, że jednak geografia tutaj uniemożliwia mu pewne działania. Jednak po kilku dniach okazało się, że geografia nie stanowi żadnego większego problemu. No i tym samym sposobem trzeba liczyć się z tym, że rozpoczął się proces, który no, będzie długotrwały i będzie też wykraczał poza to, co się dzieje w Strefie Gazy, ponieważ bezpośrednio tutaj rebelianci Huti uważają, że akurat są już częścią elementu szerszego konfliktu. No i niestety trzeba się liczyć z tym, że najprawdopodobniej jakaś odpowiedź będzie i ta odpowiedź będzie na pewno kosztowna, to znaczy pomijając oczywiście to, że amerykańskie czy też europejskie obiekty czy też okręty mogły być atakowane, no to też trzeba się spodziewać się tego, że Huti mogą w jakiś sposób zareagować szczególnie na roponośnych i bardzo cennych portach Arabii Saudyjskiej, czy to Emiratów Arabskich, i widzimy, że poważnie te kraje liczą się z tym, że tam gdzieś mogą być próby szerszego zmącenia, jak i też zwrócenia na siebie uwagi, ponieważ tutaj pojawia się też komentarze, że cała ta sytuacja jednak jest wielką korzyścią dla zapomnianego przez świat Jemenu. Dalej mamy sytuację nieuregulowaną, tam dalej nie wiadomo, kto rządzi. Tym samym sposobem no niestety coraz większe zaangażowanie sił z zachodu na odcinku jemeńskim no będzie doprowadzało do szerszego, moim zdaniem, długotrwałej konfrontacji, która no, jednak w dalszym ciągu nie będzie przynosiła żadnych wymiernych korzyści. To znaczy trudno się spodziewać tego, że zarówno, że zaledwie 60 pocisków Tomahawk miałoby stworzyć jakieś realia, które uniemożliwiałyby Jemeńczykom dalsze prowadzenie ataków na Morzu Czerwonym. No niestety jest to niemożliwe, a trzeba tutaj od razu podkreślić, że nie ma żadnej woli politycznej ani militarnej, żeby wojska koalicji weszły lądowo, szczególnie na tereny zachodniego Jemenu, tam gdzie to na obszar kontrolowany przez Huti, no ale trzeba się liczyć z tym, że sytuacja się będzie rozwijała i będzie nabierała jakiejś swojej nowej dynamiki. Paweł, nasuwa się pytanie, trochę je wyprzedziłeś, ale czytam właśnie te analizy, te komunikaty o ilości pocisków precyzyjnych, które w stronę rebeliantów Huti zostały wystrzelone. Czy my w przypadku tego nocnego ataku mamy jednak do czynienia bardziej z demonstracją siły, czy te realnie Amerykanie mogli zniwelować jakiś tam potencjał militarnych Huti, czy to jednak rzeczywiście
tego typu ataki będą się teraz w niedalekiej przyszłości powtarzać? To znaczy, moim zdaniem się będą powtarzać z tego względu, że najprawdopodobniej Houthi mogli się spodziewać tego, że jakieś działania odwetowe przeciwko nim zostaną wymierzone. No i to oczywiście jest demonstracja siły ze strony Stanów Zjednoczonych, które mają problem z dość podupadłym autorytetem w regionie. Widzimy, że Amerykanie dość niemrawo reagują na to, co się dzieje na odcinku irackim, na to, co się dzieje na odcinku syryjskim. Tak więc tutaj akurat Amerykanie muszą pokazać jakiś pazur, tym bardziej, że mamy rok wyborczy i Joe Biden będzie musiał wykorzystać potęgę amerykańskiej armii do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję, w związku z tym, że wojna na Bliskim Wschodzie jest bardzo poważnym ciosem dla Bidena, bardzo poważnym problemem dla jego elektoratu, który to tradycyjnie jest bardziej propalestyński i też proarabski tym samym. Tak więc tutaj Amerykanie moim zdaniem w najbliższych tygodniach, może nie miesiącach, ale tygodniach, będą jeszcze wymierzali kilka takich ciosów na odcinku jemeńskim. Tym bardziej, że możliwości rebeliantów Houthi, one nie zostały w żaden sposób zniwelowane i w żaden sposób nie zostały teraz pogrzebane. To znaczy, trzeba liczyć się z tym, że jednak, co prawda, rebelianci Houthi są niezniszczalni na własnym terenie, to jednak ich arsenał, o czym przekonała się chociażby koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej, no jest dość solidny, tym bardziej, że tereny Jemenu są po prostu, geografia tak wskazuje na to, że akurat cały asortyment rakietowy, jak i też dronowy, no tam jest dość mocno nasycony, tak więc raczej nie spodziewajmy się tego, że nocny atak zniszczył arsenał rebeliantów Houthi. No, trzeba liczyć się z tym oczywiście, że rebelianci być może nie będą chcieli zadrażniać sytuacji bezpośrednio z Amerykanami, ale wybiorą sobie jakiś punkt mocno bolesny dla świata arabskiego, jak i też dla rynków paliwowych. Tutaj wspominam przede wszystkim o możliwym ataku rebeliantów za wykorzystaniem dronów czy rakiet na czy to miejsca związane z portami na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Arabskiego, czy to też z miejscami ropołomnośnymi, z infrastrukturą związaną z ropą naftową i gazem, czy to też z miejscami świętymi, ponieważ też trzeba liczyć się z tym, że w dalszym ciągu jest nieuregulowana sytuacja pomiędzy Arabią Saudyjską i rebeliantami Houthi, a poprzez Rijad i poprzez relacje z Rijadem to są, które są bardzo mocno skomplikowane, jeśli chodzi o ostatnie lata pomiędzy Waszyngtonem i Arabią Saudyjską, no mogą być tutaj prowadzone jakieś działania, które to mogłyby skomplikować te bardzo trudne relacje, no i oczywiście ostatecznie osłabiać pozycję Bidena, chociażby w związku z tym, że wszyscy krytycy obecnie urzędującego amerykańskiego prezydenta, no raczej widzą, że polityka bliskowschodnia Białego Domu, tej administracji, no raczej jest fatalna, to znaczy nie udał się ani reset polityczny z Iranem, ani też nie udało się spauperyzować Arabii Saudyjskiej i Mohameda bin Salmana. Tak więc tych możliwości, które Houthi mają, jeśli chodzi o arsenał militarny, jak i też i o możliwości jego wykorzystania tak, żeby szkodzić światowej gospodarce, jak i też regionalnej polityce, jest moim zdaniem wystarczająco duże, żeby najbliższe tygodnie były pełne emocji. No, patrzę na wykres ceny ropy, no i rzeczywiście widać dość duży pik w górę, więc pewnie czeka nas jeszcze jakaś podwyżka w nadchodzących dniach. Paweł, ale jeszcze o reakcji świata. Rosja prosi o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Iran wprost mówi o naruszeniu integralności terytorialnej Jemenu. No właśnie, co z Iranem? Pojawiła się w nocy informacja, że postawił swoją flotę w stan podwyższonej gotowości. Czy tu Irańczycy jeszcze mogą coś w tym kotle zamęcić?
No cóż, Irańczycy mają jeszcze kilka możliwości, ale przede wszystkim taka taktyka Iranu, która jest stosowana w sumie od długiego czasu, czyli tam, gdzie jest uwaga mediów, tam, gdzie jest uwaga świata, tam oni schodzą do cienia. To znaczy w pewien sposób jak te powiązania pomiędzy Hutimi i Iranem oczywiście one są, ale trzeba tutaj od razu powiedzieć, że Joe Biden tak jakby no, zdjął rebeliantów Huti z listy organizacji terrorystycznych, tak samo jak i też jest wielka dyskusja, nawet kłótnia polityczna w samych Stanach Zjednoczonych w związku z tym, że Irańska Gwardia Rewolucyjna też nie jest uznawana przez Waszyngton za organizację terrorystyczną. Tak więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Iran oczywiście będzie chciał działać nazwijmy to symbolicznie na pewno tak, żeby tutaj swoją pozycję w regionie i później to wykorzystywać przede wszystkim za pośrednictwem chociażby prorosyjskich mediów na świecie, pokazywać się jako strona jakaś zwycięska, nazwijmy to. Natomiast z reguły przy jednoznacznych i kategorycznych reakcjach Waszyngtonu to Irańczycy siedzieli cicho i to roztropnie robili, że akurat nie podchodzili bliżej ognia. Wydaje mi się, że teraz jak uwaga świata zostanie w ten sposób rozdzielana pomiędzy Palestynę i pomiędzy Jemen, to też jest wystarczający zysk dla dalszych zakulisowych i tajemnych knowań Teheranu, które mogą się jeszcze oczywiście objawić na innych odcinkach, przede wszystkim tutaj wspomniany Irak i Syria. Nie przypomnę o tym, że ta wojna, która się toczy na Bliskim Wschodzie, ona jest przede wszystkim o pozycję Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i takim celem, który łączy zarówno Moskwę, jak i też Teheran, jest to, żeby Amerykanie, których jest oczywiście coraz mniej w tym regionie, jednak opuścili militarnie Bliski Wschód, a przede wszystkim tutaj Irańczycy są skupieni na tych 18 posterunkach w Syrii i w Iraku. Tak więc moim zdaniem tutaj Iran za pośrednictwem swoich aktywów będzie jeszcze bardziej rozegniał sytuację, ale stanowczy będzie tutaj jakoś się chował za tymi wszystkimi niuansami i niejasnościami po to, żeby po prostu nie mieć na sobie uwagi Joe Bidena w roku wyborczym, tym bardziej, że tak pojawiają się komentarze, że jednak dla Teheranu reelekcja Joe Bidena byłaby najlepszą rzeczą, która mogłaby się wydarzyć. Najgorszą, która mogłaby się wydarzyć dla Teheranu, to jest reelekcja Donalda Trumpa i powrót Johna Boltona, który oficjalnie i publicznie nieraz groził Teheranowi bombą atomową. Tak więc to też trzeba patrzeć na to w tej perspektywie, że ta wojna jest też pewnego rodzaju grą zysków i wpływów, jak i też, która może przynieść też wiele strat, ponieważ raczej w Teheranie Turbany nie chciałyby, żeby wrócił Trump z dość mocno radykalną i bardzo proizraelskim nastawieniem na Bliskim Wschodzie. Paweł, na koniec pytanie. No, nie jest wielką tajemnicą, że ten region świata odpowiada za dużą część światowej gospodarki. Masa towarów przepływa przez ten region. Czy ta koalicja, jeżeli ta sytuacja jeszcze będzie się zaogniać, a o tym mówią przecież sami rebelianci Huti w swoich oświadczeniach, czy ta koalicja przeciw jemeńskim bojownikom może się jeszcze rozszerzyć? Może się jeszcze rozszerzyć. Przede wszystkim trzeba patrzeć na Indie, które są żywo zainteresowane tym, żeby Bab al-Mandab, jak i też kanał Suezki był dla nich dostępny. Przypomnę o tym, że kilka miesięcy temu, jeszcze przed wojną, był ogłoszony wielki projekt, który miał łączyć Indie z rynkami europejskimi. Tak więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która akurat wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że przepływ przez Morze Czerwone, który akurat właśnie ten
te ujścia, które tak właściwie łączyły ze sobą Europę z Azją, wiążące przez Morze Czerwone, stały się mocno deficytowe dla światowych korporacji, to znaczy kwestia ubezpieczeń wręcz ponoć o 1000% w niektórych przypadkach podrożała. To są kwestie, które oczywiście zapłaci konsument na samym końcu, czyli my między innymi. Natomiast wydaje mi się, że pokazanie pewnej determinacji w związku z tym, że dość taką niecodzienną sytuacją, mianowicie to, że pojawia się jakiś byt, który to zakłóca tak wrażliwy i tak ważny dla światowej gospodarki i światowego porządku, który to akurat właśnie tacy rebelianci chłodni, którzy po prostu w sposób całkowicie w bieda wersji tutaj dość mocno kąsają, no jest na szerszą skalę nie do zaakceptowania dla nikogo, dlatego wydaje mi się, że sukcesywnie, jak i też z czasem ta koalicja będzie się powiększała i być może będą to działania bardziej długofalowe niż w chwili obecnej sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić. Natomiast na chwilę obecną ważna jest teraz reakcja. Jaka będzie reakcja rebeliantów Huti i w którym kierunku oni pójdą, ponieważ nie tylko trzeba brać pod uwagę to, że to nie tylko amerykańskie czy też brytyjskie interesy, ale też przede wszystkim arabskie, jak i też innych krajów są tam mocno zagrożone. Dlatego wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to jednak będą jakieś bardziej radykalne działania podjęte względem jemeńskich bojowników. Przy czym trzeba zawsze pamiętać o tym, że nikt nie chce lądowo interweniować na terenach zachodniego Jemenu, a to oczywiście byłoby dość mocno wygodne dla bojowników Huti, którzy na własnym terenie są mocno, po prostu są niezniszczalni. No i też, ale też trzeba liczyć się z tym, że po prostu Zachód nie ma możliwości, nie ma sił i nie ma kapitału do tego, żeby wiązać się w kolejną interwencję, która mogłaby trwać 10 albo nawet i dłużej lat, która po prostu byłaby taką powtórką z Afganistanu a to też mogłoby być takim jakimś docelowym celem dla rebeliantów Huti, którzy tym sposobem mogliby jednak zyskać dość dużo. Przypominam o tym, że los, jak i też mienie ludności cywilnej w Jemenie raczej nikogo nie interesuje, zarówno rebeliantów Huti, jak i też Iranu, ani też nikogo innego. Tak więc tutaj sytuację mamy rozwojową i trzeba ją będzie obserwować. Istotne jest to, że ona coraz bardziej wymyka się spod tego paradygmatu Gazy, to znaczy konflikt w Jemenie zaczyna żyć własnym życiem i to jest trochę niepokojące z tego względu, że gdyby był ten wariant, o którym pierwotnie było zakładane to, że Gaza jest tym zapalnikiem, ale też tą gaśnicą obecnej wojny na Bliskim Wschodzie, teraz zaczyna raczej wyglądać w ten sposób, że konflikt w Jemenie zaczyna żyć własnym życiem i to będą musiały być tak jakby oddzielne negocjacje, oddzielne rozmowy, które miałyby ten konflikt kiedyś tam zakończyć. I oczywiście to by się wiązało z tym, że jednak świat musiałby uznać rebeliantów Huti za jedynych włodarzy tego kraju i to może być docelowym celem Abdulmalika al-Hutiego i całej tej organizacji. Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w Jemenie. Jeżeli szukają Państwo masy ciekawych informacji o tym rejonie świata, odsyłam na media społecznościowe Pawła, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam oczywiście do śledzenia warnews.pl i do zasubskrybowania naszego kanału. A przypomnę, moim i Państwa gościem był Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl